Ja nazywam się Michał Zapadka i mam taki pomysł, żeby razem było nam miło, to na 3-4 powiedzcie swoje imię, a ja postaram się zapamiętać, dobra? Uwaga. 3-4. Czy wiecie, co dzisiaj będziemy robić? To może wy chcecie poprowadzić zajęcia? Słuchajcie. To są dwa słowa, sawa i wir. To znaczy wiedzieć i żyć, czyli wiem, jak żyć. Powtórzcie sobie, savoir vivre. Savoir vivre. To jest zbiór zasad, czyli wiem, jak żyć. Teraz jak najszybciej każdy, bo musimy wspólną dużą, ale każdy pomożemy sobie. Zbudujcie z tych klocków jak największą wieżę. Każdy swoją. No szybciutko. Podawajcie mi swoje wieże, łączymy ją w jedną całą. Dawajcie. Dawajcie. Łączymy. Dobra, siądźcie w kółko. A powiedzcie mi, dlaczego taka podstawa jest potrzebna? Najpierw klocki. Najpierw klocki duże, potem klocki coraz mniejsze. I dzięki temu zobaczycie, że wystarczy mała podstawa i nasza wieża będzie mogła być naprawdę duża. Wysoka. Poczekajcie, zobaczcie, bo już nie sięgacie. O. Poczekajcie. Dobra, siadamy. Zobaczcie. Jest cieniutka i stoi. Ale powiedzcie mi dlaczego. Bo jest podstawa. Bo jest podstawa. Podstawa, posłuchajcie mnie, to jest nasza pierwsza ważna lekcja. Podstawę trzeba mieć we wszystkim, co robimy. Dzięki temu możemy zobaczyć właśnie, jak mądrze się ubierać. I przeczytam wam teraz, siądźcie spokojnie, nie musicie, ja będę głośno czytał, więc nie musicie podchodzić. Jak podglądamy roztropności, uczymy się od zwierząt. Śmigaj w kasku na rowerze z żółwia, dobrze przykład bierzesz. Zapamiętaj dziś z pokazu, mądrze modę swą pokazuj. Nie robić komuś krzywdy, żeby dobrze się uczyć, bo wiemy, jak, tak? Bo proszę pana, jak coś pójdzie nie tak, to może... Może tak być, jak coś pójdzie nie tak, to ola Boga. Słuchajcie, przechodzimy teraz dalej do bardzo ważnej rzeczy. A ja będę roztropny. I ją rozbiorę. Super. Poddamy. Ekstra. A już się bałem, że będę sprzątał do jutra. Ogon. Rzecz o przyjaźni. Ogon ogoniasty. Przydatna, fajna rzecz. Ogon ogoniasty, prywatny trzeba mieć. Nieważne, czy kudłaty, malutki, czy puchaty, ogon ogoniasty koniecznie trzeba mieć. Paw! Ogon ma i dumnie wszem pokazuje. Jak tęcza kolorowy i nikt nie pyta kto. Jest też ogonek mały, zwinięty jak sprężynka, choć nie wiadomo po co różowa ma go... Świnka! Świnka. Jest też ogonek, który się tuli przy mnie. Kogo? By znaleźć przyjaciela, potrzebna mu jest chwila, bo przyjaźń ze wszystkimi jest cenną częścią życia. I choć czasami pada, jest słońcem twego bycia. Na co dzień w zabawie przyjaźń bądź źródełkiem. Pamiętaj o zwierzakach, obdaruj ich swym sercem. Koleżanek z boku, tu bliżej chodź. Słuchajcie.
bardziej.